Moi kochani, jedna z dwóch tajemniczych zapowiedzi, która miała ujawnić się na stronie minecraft.net 17 maja 2019 roku, została ogłoszona i jest nią nowa gra, Minecraft Earth. Czyli mówiąc w skrócie, Minecraft w naszym świecie. Świat Minecrafta przenosi się do naszego, zapewniając nowy wymiar realizmu dzięki mocy rzeczywistości rozszerzonej. Twórz, eksploruj i walcz o przetrwanie jak nigdy dotąd. Zarejestruj się, aby skorzystać z szansy na dołączenie do grona pierwszych, którzy zagrają w grę, otrzymać aktualności na temat gry i zdobyć darmową skórkę Earth. To, co przed chwilą usłyszeliście, jest to opis nowej gry na stronie minecraft.net. Oprócz tego możemy tam znaleźć, iż Minecraft zawsze skupiał się na twórczości, ale Minecraft Earth pozwala graczom tworzyć na niespotykaną dotychczas skalę. Udostępniaj swoje dzieło i oglądaj kreacje innych. Zbieraj! Minecraft Earth zawiera wiele znanych i lubianych mobów, a także szereg nowych. Z czasem gracze będą mogli hodować własne odmiany i wypełniać nimi swoje budowle. Współpracuj! Poznaj budowniczych o podobnej wizji i wspólnie z nimi twórz prawdziwe perełki. Pracuj przy mniejszej skali ze znajomymi, a następnie zwiedzaj swoje kreacje w pełnym wymiarze. Możesz nawet połączyć siły z innymi graczami i wspólnie z nimi przeżywać mini przygody. Eksploruj. Twoja dzielnica zmienia oblicze dzięki Minecraft Earth. Zbieraj surowce, podejmuj wyzwania i dziel się twórczością z innymi. Odkrywaj nowy świat. I jeszcze w kwestii mobów, to pojawi się możliwość odkrywania unikalnych wariantów, których dotychczas w grze nie było. Cała struktura i pomysł na grę przypomina tak naprawdę znane przed kilkoma laty Pokémon Go. Na początku gra zostanie wydana w wersji testowej dla testerów, którzy zarejestrują się jako chętni do udziału w beta testach. Na stronie również pojawiło się krótkie FAQ a propos nowej produkcji. Czym jest Minecraft Earth? Minecraft Earth to nowa gra w rzeczywistości rozszerzonej na urządzenia mobilne, która przenosi świat Minecrafta do naszego. Na jakich platformach będzie dostępny Minecraft Earth? Minecraft Earth wymaga urządzenia mobilnego z systemem Android 7 lub nowszym, bądź iOS 10 lub nowszym. Jak mogę wziąć udział w testach wersji beta Minecraft Earth? Zamknięte testy wersji beta Minecraft Earth rozpoczną się latem na systemach iOS i Android. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wersji beta, liczba uczestników będzie ograniczona, ale planujemy zaprosić do udziału setki tysięcy graczy. Aby skorzystać z szansy na uczestnictwo w wersji beta testów, musicie się zapisać w odpowiednim miejscu, do którego oczywiście będziecie mieli link w opisie. Kiedy otrzymam skórkę Minecraft Earth za zapisanie się do testów w wersji beta? Wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi odebrania darmowej skórki otrzymasz w ciągu 24 godzin od rejestracji. Czy Minecraft Earth będzie zlokalizowany? Tak, Minecraft Earth będzie zlokalizowany na wszystkich językach obsługiwanych przez Minecraft. Kiedy odbędzie się premiera Minecraft Earth? Minecraft Earth będzie dostępny tego lata dla uczestników zamkniętych testów w wersji beta. Więcej informacji opublikujemy na tegorocznym Mineconie. Formularz rejestracji wymaga wprowadzenia wielu danych. Co z nimi zrobicie? Wykorzystamy Twój adres e-mail do wysłania darmowej skórki i przekazania aktualności na temat gry, w tym wszystkich programów w wersji beta. Inne dane pomogą nam wyłonić kandydatów do wszystkich programów testów w wersji beta. A co jeśli nie chce uczestniczyć w testach wersji beta? Wystarczy wrócić do strony rejestracji Minecraft Earth, kliknąć przycisk Zarejestruj się teraz i zalogować się za pomocą konta Microsoft Xbox Live, którego użyto podczas rejestracji. Zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane wraz z przyciskiem do ich usunięcia. Jego kliknięcie spowoduje wypisanie gracza z testów w wersji beta i usunie wszystkie jego dane z naszych serwerów. Jak dbacie o bezpieczeństwo graczy? Traktujemy bezpieczeństwo bardzo poważnie i stosujemy środki mające na celu zapewnienie bezproblemowej rozgrywki wszystkim graczom. Poprzez opcję zarządzania kontem, gracze i rodzice będą mogli dostosować ustawienia bezpieczeństwa i prywatność Xbox. Wprowadzimy w grze i naszej witrynie system pozwalający graczom zgłaszać wszelkie obawy. Ponadto nasi moderatorzy będą przez całą dobę zarządzać zgłoszeniami i na nie odpowiadać. Mniej więcej w ten sposób zapowiada się nowa produkcja Microsoftu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy was to zainteresowało, czy może sądzicie, że będzie to nie wypał? A może pomysł bardzo wam się spodobał i z pewnością weźmiecie udział w beta testach? Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że prędzej czy później okaże się to nie wypałem, ale z ciekawości wezmę udział w beta testach i właśnie się do nich zapisałem. Jeżeli zainteresowanie tematem będzie dosyć duże na moim kanale, to być może zacznę nagrywać filmy związane właśnie z tą grą.
Jeszcze jako ciekawostkę chciałbym wspomnieć, że kiedy na 1 kwietnia szukam jakiegoś pomysłu na Prima Aprilis, mój widz napisał, abym nagrał filmik, że gra typu Pokémon Go, tylko związana z Minecraftem, została zapowiedziana. Pomysł oczywiście bardzo mi się spodobał, jednak postanowiłem z niego nie skorzystać, gdyż nie wiedziałem, jak do tematu podejść. Teraz strasznie tego żałuję, ponieważ koniec końców okazałoby się, iż to właśnie na moim kanale ta gra została zapowiedziana. Mimo, że w żarcie Prima Aprilisowym. Szkoda. Dobrze moi kochani, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że filmik wam się spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć.